Cześć, witajcie z tej strony Asset, a oto pierwszy odcinek z Minigames Presentations, czyli prezentacji minigame'ów. Jak wiecie, w logo mam trzy rzeczy, którymi w zamiarze moje Meron Entertainment ma się zajmować. Są to tłumaczenia, mapy i maszynimy. Dotychczas na kanale pojawiły się niemal wyłącznie tłumaczenia i postanowiłem w końcu wziąć się w garść i coś z tym zrobić. Dobrze, przejdźmy zatem do tematu dzisiejszego odcinka. To, co tu widzicie, to oczywiście nie jest minigame, tylko platforma ze spawnem plus pomieszczenie konfiguracyjne. Nie są to rzeczy, których przygotowanie zajmuje jakoś dużo czasu. Zwykle wystarczy jakieś 50 minut, by to wybudować. Tylko po co się męczyć, jeśli można to sobie zautomatyzować? Dobrze, jak sobie tutaj wejdziemy? O, to proszę bardzo, możemy w prosty sposób edytować reguły gry. Proszę bardzo, niszczenie otoczenia przez creepery. O. Nie musimy się więc męczyć z wprowadzeniem tych wszystkich komend. Co do komend, to mamy tutaj też rozpis tych najbardziej potrzebnych. No i nie musimy w ten sposób męczyć się z Minecraft Wiki, które zresztą też nie jest w 100% kompletne. Jest to więc, myślę, takie dosyć spore ułatwienie. Będzie mi się tutaj dużo lepiej budowało wszystkie minigamy. No i to tyle, bo tutaj nie ma wiele więcej zrobione. Reasumując, save ten to po prostu platforma, na której powstać będą wszystkie moje przyszłe minigamy i w ogóle mapki. Jak chcecie sobie ją do czegoś wykorzystać, link oczywiście macie tam na dole w opisie. Tutaj mam też do was wielką prośbę. Jeśli robiąc na tej mapie cokolwiek, znajdziecie jakiś ładny biom, jakąś wioskę, piramidę czy cokolwiek, to prosiłbym was, żebyście zapisali kordy, napisali mi je w komentarzu. Ja wtedy wrzucę je do opisu i później nie będzie ich trzeba szukać. No to ciao!